Dzień dobry, witamy Was smacznie w magdalenkowych frykasach w drugiej części Przekąsek na Sylwestra. Witam Was Pan Operator i sylwestrowa Pani Kuchareczka. Tak jest, to ja. Bum! Dobrze. Szykuję się do otwierania szampana. Bum! Bum! Kochani, dzisiaj chciałam Was zaprosić na bardzo proste, acz takie trochę artystyczne przekąski i myślę, że mój sposób na te koreczki, nie koreczki Wam się spodobają, a wszystko będzie to przypieczętowane pysznym sosem czosnkowym. No to cóż, do roboty! Proszę Państwa, wpadło mi do głowy takie hasło. Szybka sprawa, a potem zabawa. Uuu, co Pan jada, że tak do rymu gada? Dobra, zabieramy się do roboty. Najpierw wezmę ser żółty i ten ser żółty pokroję w kostkę. Dobra, słuchajcie, teraz tak, ładnie w kostkę pokrojony serek mam. Jaki to jest serek? Chyba wędzony? Nie, nie wiem. Taki troszeczkę podwędzany, tak, ale szczerze powiem, nie wiem, bo to Pan Operator kupił. Panie Operatorze, jaki to serek? Twardy, z lekkimi dziurkami. Pamiętajcie, żeby ten ser był twardy. Biorę wykałaczkę. Biorę w ten róg. Czyli będzie coś na ciepło. I po przekątnej chcę w ten róg wy... Prawie mi wyszło. No. A czemu tak, żeby ładniej? A dlaczego nie? A tu zrobimy sobie tak i będzie tak. I robimy kilka takich koreczków. Proszę Panią, koreczki są na zimno. Można je podgrzeć, tylko nie wiadomo, no nie, co z tego wyjdzie. No nie, to się rozpłynie. No to co mi Pan powiedział na pytanie? No bo ja czekam ciągle na jakieś danie na ciepło. Robiliśmy wczoraj pyszne przekąski z ciasta francuskiego. Również macie filmik, zachęcam. Dobrze, kochani, potem będziemy sobie nadziewać. To jest propozycja pierwsza. Tak nadziewajcie, proszę, żeby zawsze można było wziąć w rękę i schrupać. Mogę Pani jedynie powiedzieć, że znam tą potrawę, którą Pani przygotowała, tak? To i ja potrafię. No dobrze. Wiem, kto w tym karnawale będzie robił koreczki. Przyjdą goście. Proszę Państwa. Mamy też coś takiego. A cóż to jest? A zaraz zobaczycie. Biorę ja tak zwaną szwarzwaldzką albo prosciutto. Czy to jest liść mięty? Nie, to jest Brazylia. Tutaj do góry trochę, o, tak uginam. A tu zwijam w dowolny sposób. Raz na dół, raz do góry, o. Biorę listek. Proszę Panią, czy to będzie na ciepło? Co to z tym ciepło? Proszę bardzo, kolejny koreczek gotowy. Zapowiadają ochłodzenie na Sylwestra. Coś by się przekąsiło na ciepło. Kochani, macie sos myśliwski tutaj, bardzo dobry jest na taką północ sylwestrową. Zajrzyjcie proszę, bo to naprawdę jest pyszne. Proszę bardzo, kolejny koreczek gotowy. Bierzemy te duże patole do szaszłyków i robimy tak. Mini mozzarella. Ciach. O, naprawdę mini. I tak na przemian. Mozzarella i pomidorek. I zakończymy mozzarellką. Proszę bardzo. I takich sobie tutaj trochę poukładam. Zrobimy koreczek taki. Zieloną oliwkę, proszę Państwa. Serek.
zieloną oliwkę i czarną oliwkę. Przybywa nam. Przybywa. A żeby jeszcze urozmaicić te moje koreczki, dodam paprykę. Ale papryka będzie... O! Każdy kawałek papryki wykorzystam i wbiję, żeby to było jeszcze bardziej... kolorowe. Tak jest. Szkoda, że nie mamy żółtej. A proszę. My mamy wszystko, proszę Państwa. A zielona? Zielonej nie mamy, ale mamy... pomarańczowo. No muszę Pani powiedzieć, że ta żółta to lepiej z jasnymi oliwkami. Sobie idzie. Sobie idzie. Proszę bardzo, skoro Pan tak mówi, proszę. Muszę jeszcze te kwadraciki zrobić. Większego noża już nie mogłam wziąć, nie? Do tych kawałków papryczy. Widocznie Pani o mnie myślała. Bo? Niech Pani nie udaje. Chciała Cię zaszlachtować, to zrobiłabym to 30 parę lat temu. Wyszło szydło z worka. Zrobiłabym to 30 parę lat temu. To ja już 30 kilka lat uciekam. Teraz bym z więzienia wychodziła. Żyć i umierać. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wy też się ze swoją połówką dzielicie obowiązkami, bo u nas jest tak, że ja się zajmuję kuchnią, sprzątaniem się zajmuje Pan operator, a potem już jak siedzimy przy stole wigilijnym, czy świątecznym, czy jakiejkolwiek innej imprezie, to dzieci podają, a my siedzimy jak tak zwani królowie. To napiszcie w komentarzu, jaki u Was jest podział ról. Proszę Panią, ja siedzę jak basza turecki. Przy stole. Szczególnie ale... przy kebabie. Oj, kebab by się zjadło, co? Panie operatorze, jak ja robię kebab, zapraszam, pyszny. Robiłam na Mazurach, nie ma lepszego. Spróbujcie, proszę. Teraz zrobimy tak. O, widzę pyszną wędlinkę. Tak, to może być salami, to może być kindziuk. Ja mam tutaj kindziuk z pieprzem zielonym. Schwijam w taką harmonijkę. A teraz zrobiłam kokardeczkę z czarną oliwką. Naprawdę, kombinujcie, bawcie się, a jeszcze fajnie byłoby, gdybyście, to wiecie, że ja jestem zwolenniczką robienia takich rzeczy z dziećmi. Więc bardzo Wam polecam, bo to naprawdę jest fajna sprawa. I zobaczcie, tutaj dałam liść selera naciowego. To wszystko musi te wszystkie koreczki, te wszystkie przekąski muszą być malutkie. Wtedy one mają swój urok. Naprawdę bawcie się tym. Polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Ale muszę Państwu powiedzieć, stoję no, 1,5 metra od stołu. Bardzo ładnie pachnie. No, chyba ten kindziuk i być może ta szynka. Co prawda, pod ostatnimi przekąskami jakaś pani mi napisała, że liczy też na moją inteligencję, żebym używała produktów bez konserwantów. W dzisiejszych czasach, proszę Państwa, tak naprawdę uniknąć wszelakich takich chemii jest bardzo trudno. Ja naprawdę staram się robić własne rzeczy. Na przykład nie kupuję majonezu, robię sama. Nie kupuję żadnych sosów, wszystko robię sama, świadkiem Pan operator. Nawet Pan operator mi mówi, że ja chyba przesadzam i wszystko chcę robić sama, że to jest niepotrzebne. A jednak no, muszę Wam powiedzieć, że zrobiło mi się cokolwiek troszeczkę smutno, dlatego że ja naprawdę staram się nie używać konserwantów. Panie tak, operatorze. W dzisiejszym świecie trudno zupełnie, kompletnie nieprzetworzoną żywność ja chciałam kupować, tylko, bo tak jest, ja w całości chciałam, się chyba nie da.
nie da. Chciałam tylko powiedzieć, proszę Państwa, jak to mówił klasyk, życie jest chorobą śmiertelną przenoszoną drogą płciową i tego się nie da uniknąć, moi drodzy. W misce mam jogurt grecki, gęsty. I teraz tak, można do niego dołożyć trochę majonezu, można do niego dołożyć trochę śmietany, można dołożyć trochę tego i trochę tego. Ja pozostanę na samym jogurcie. Do tego wcisnę 3 wielkie ząbki czosnku. Mieszam. Dodam pieprz motkowany. Do tego dodamy sól. Zamieszam to. Teraz podzielę to mniej więcej na 2. I teraz tak. Do jednej miski wkroję bazylię. Zapach jest obłędny tej Brazylii. I żeby było wiadomo, że to jest sos z bazylią, na wierzchu informacyjnie położymy bazylię. I teraz drugą część sosu wymieszamy z pietruszką, zieloną natką na pietruszkę. I proszę Państwa, je się to tak. Marchewka, moczymy. Klasyczny dip. No i proszę Państwa, dla nas dla smaku, dla innych dla koloru, ale można ten krok pominąć. Posypię jeszcze płatkami chili. Wtedy do tych wszystkich jarzyn będzie to wyraziste. Proszę Państwa, voilà. Oto moje propozycje na koreczki. Tu mogą się różne rzeczy znaleźć, takie, które lubicie. Połączenia Waszych smaków. My się już nie możemy doczekać, bo wszystko to bardzo pachnie, może dlatego, że jest bez konserwantów i świeżutkie. Teraz dwie bardzo ważne rzeczy. Razem z panem operatorem bardzo chcielibyśmy złożyć wam życzenia noworoczne. Wiecie co? Po prostu bądźcie szczęśliwi. Do siego roku, kochani. Tak jest. To są, myślę, najlepsze życzenia. Jeżeli filmik wam się spodobał, poprosimy o łapkę w górę. Prosimy o naciśnięcie subskrybuj i takiego małego dzwoneczka, który będzie Was informował o dalszych produkcjach magdalenkowych frykasów. A jeżeli nasze poczynania w magdalenkowych frykasach przez cały rok Wam się podobały, to myślę, że fajnie byłoby dostać od Was kawkę. Link do kawki macie w opisie pod filmikiem. My Was ściskamy, pozdrawiamy, kłaniamy się nisko i mówimy do zobaczenia w przyszłym roku. Tymczasem!